Nazywam się Bartłomiej Zalewski, jestem trenerem reprezentacji U15. Oglądacie Extra Time. Opowiem teraz o ćwiczeniu doskonalącym utrzymanie się przy piłce i wyjście z pressingu wysokiego. Zespół podzielony jest na 3 drużyny. Każda z drużyn zajmuje swój sektor. Boisko do gry podzielone jest na 3 sektory. W 2 zewnętrznych sektorach znajdują się zespoły, które mają za zadanie utrzymać się przy piłce. W sektorze środkowym jest zespół, którego zadaniem jest po wymienieniu odpowiedniej liczby kontaktów przez 2 wyżej wymienione zespoły odebranie piłki w wysokim pressingu. Głównym zadaniem tej gry jest odebranie piłki w wysokim pressingu, a po odbiorze utrzymanie się przy niej i przejście do ataku. Kolejną istotną rzeczą, aspektem tego ćwiczenia, tej gry zadaniowej jest komunikacja. Przede wszystkim komunikacja w momencie podjęcia decyzji do przejścia do pressingu, zarówno zespołu, który próbuje odebrać piłkę, ale również zespołów, które utrzymują się przy piłce. Głośne liczenie kolejnych podań daje sygnał do tego ataku, do pressingu. Natomiast jeżeli chodzi o zespoły, które posiadają piłkę, które utrzymują się przy niej, to jest to komunikacja i bezpośrednie przekazanie piłki do kolejnego sektora. Ta gra zadaniowa przygotowuje bezpośrednio zawodników do kolejnego ćwiczenia, kolejnego etapu, czyli do gry właściwej, gry szkolnej, w której bezpośrednio wykorzystujemy wszystkie założenia z tej części treningu.